Zastanawiam się, jak będzie wyglądało życie po śmierci. Jaka przyszłość czeka ludzi wierzących i czemu tak często jej się boimy? No właśnie, dlaczego tak wielu ludzi wierzących odczuwa lęk przed tym, co będzie po śmierci? Ten tekst biblijny, który nam dzisiaj towarzyszy, pochodzi z Księgi Objawienia, która bardzo często określana jest jako księga, która jest przerażająca, niezbadana. Jest to wizja Jana. Ale ten dzisiejszy fragment, wbrew pozorom, bardzo nas, ludzi wierzących, powinien uspokajać. Zastanowiła mnie w tym tekście jedna wypowiedź, jedno zdanie, mianowicie i morza już nie będzie. W Cesarstwie Rzymskim w starożytności morze było utożsamiane z czymś niezbadanym, niezgłębionym, z czymś przerażającym. Szeol, a więc kraina umarłych, znajdowała się na dnie morza. Często z takich wypraw żeglarskich żeglarze nie wracali, wypływali w niepewne, w nieznane, w przerażające. I tego wszystkiego, kiedy przyjdzie czas, kiedy przyjdzie nam spotkać się z Chrystusem, już nie będzie. W jaki sposób my podchodzimy, czy w jaki sposób Ty podchodzisz do tego, co będzie w przyszłości, do wieczności, do spotkania z Bogiem po swojej śmierci?